Brukseli Philips pokazuje swoje telewizory na rok 2016. To w zasadzie to samo, co znamy z roku 2015, tylko udoskonalone. Wszystkie serie mają być trochę lepsze, trochę ładniejsze i oferować nowe funkcje. Przede wszystkim dużo lepsze wsparcie dla HDR. HDR to będzie to, co na świecie telewizorów w roku 2016 będzie motywem przewodnim. Niestety brak 3D, to jest też trend tego roku. Żaden z telewizorów Philipsa na ten rok nie będzie miał wsparcia dla obrazu trójwymiarowego i niestety podobna sytuacja jest u innych producentów. Oprócz tego nowe piloty, zmienione trochę w stosunku do poprzedniego roku, różniące się w zależności od serii od mniej zaawansowanych, przez trochę bardziej zaawansowane, ale na podczerwień, do bardzo zaawansowanych na Bluetooth i z klawiaturą QWERTY. W najwyższych seriach pilot nie zmienia się bardzo, ale Philips dodał na przykład funkcję wyłączenia touchpada, o którą prosili niektórzy odbiorcy. This is what you see here, which... As was mentioned, has a swipe surface, but also has the functionality to be able to turn the swipe off. Mnie najbardziej cieszy to, że Philips nie rezygnuje z niektórych ze swoich bardzo dobrych pomysłów. To był problem tego producenta w poprzednich latach. Wiele dobrych pomysłów szło do kosza po jednym albo dwóch sezonach. Tutaj niektóre z świetnych pomysłów z 2015 roku zostają, na przykład tak jak głośniki w jednej z serii Philipsa, które można przyczepić magnetycznie do boku telewizora, a jeśli mamy taką ochotę, to je odczepić i postawić na sprzedawanych osobno podstawkach jako głośniki zewnętrzne. Bardzo fajny pomysł, dobrze, że kontynuowany, mam nadzieję, że pojawi się w większej liczbie telewizorów. You can choose to have them on the product. This is what you get when you unpack the proposition from the pack. But then you can also go one step further and buy accessory bases, which you can then wirelessly connect to the television to give you a wider soundscape. But they also include extra mid to low tone speakers in the base to give you even more speakers. Na deser oczywiście też seria Ambilux, czyli jeden z najbardziej wypasionych telewizorów Philipsa. Ambilux, czyli telewizor z Ambilightem kolejnej generacji. Tym razem za telewizorem nie są już diody kolorowe rzucające odpowiednie barwy na tył, na ścianę za telewizorem, ale mikroprojektory, które rzucają obrazy odpowiadające temu, co widzimy na ekranie. To będzie drogi telewizor, ale bardzo ciekawy, dostępny w 65 calach i robiący takie wrażenie, że jeśli lubicie tego typu efekty, to będziecie kupieni od pierwszego momentu. Więc podsumowując, w telewizorach Philipsa na rok 2016 nie będzie żadnej rewolucji, nie spodziewajcie się niczego przełomowego, co zmieni świat telewizorów, ale z drugiej strony tego nie ma aktualnie chyba nikt. Znamy technologię, która jest na rynku, ona teraz tylko się usprawnia. U Philipsa będzie to oczywiście HDR, będą to nowe poprawa jakości kolorów, będzie to Ambilux, który widzicie za mną, a także, co bardzo cieszy, obietnica, że więcej telewizorów z linii na 2016 rok będzie miała szybsze natywne matryce 100 Hz. To jest bardzo dobrą informacją. There is not a native 200 Hz 4K panel existing in the market. When LG, Samsung and we are saying 200 Hz 4K, then we mean a 100 Hz native panel plus scanning backup. Więc oto Philips na rok 2016 bez rewolucji, ale z bardzo ciekawym line-upem. Zobaczymy oczywiście, jak te telewizory wypadną w testach.